będziemy gotować coś innego. Coś z dalekich krajów i to są Indie. Ugotujemy dzisiaj taką bardzo popularną potrawę, która u nas w Europie też wita, to jest chicken curry. Zobaczycie Państwo, jak łatwo jest to ugotować i wcale nie trzeba dużo czasu i nie trzeba dużo pieniędzy na to poświecić, dlatego zaczynamy. Ja zawsze przygotowuję sobie ryż. Ryż jest wcześniej zamoczony w misce z wodą. Wody zawsze biorę więcej, nie odmierzam tak jak normalnie każdy jeden odmierza szklankę ryżu i dwie szklanki wody, tylko po prostu do większej ilości wody dorzucam ryż. I około 10 minut ryż będzie ugotowany. Nie solę nigdy ryżu, dlatego że przyprawy indyjskie są na tyle pikantne, na tyle mocne, że ryż po prostu łagodzi trochę ten smak. Co będziemy potrzebować? Oczywiście patelnię. Potrzebujemy cebulę. Cebulkę mamy. Weźmiemy sobie paprykę. Jedną czerwoną paprykę. Chili. I oczywiście imbir, który jest bardzo ważny w smaku i w indyjskich kuchniach. Cebulę kroimy na kostkę. Nie musi być całkiem drobna. Cebulkę. Imbir ja zawsze ścieram, także zetrę sobie już od razu na cebulę. Tak około 2-3 cm wystarczy. Na patelnię wrzucę klarowane masło. Dorzucam curry, kurkuma i dorzucę troszeczkę papryki słodkiej, troszkę. Oczywiście trochę soli, zawsze wszystko daję na oko i troszeczkę pieprzu. Jak widzicie, już jest wszystko prawie podpieczone. Dorzucę teraz jednego pomidorka. Można dać też pomidory z puszki. Pokroję sobie kurczaka na kawałki. Co jeszcze używam do indyjskiej kuchni, to jest kolendra. Uwielbiam to zielsko. To jest, kiedyś dla mnie to było, nie wiem, myślałam, że to mydło. Co można dodać jeszcze? Ananasa. Można dodać świeżego, można dodać puszkę. Dodaję teraz mleka kokosowego. Najpierw, jeżeli nie jest mleko ciepłe, tylko u góry, to jest prawie tłuszcz sam, ale jest zdrowy. Wrzucam właśnie naszego kurczaka. Pamiętajcie o tym, kurczak potrzebuje 3 minuty i jest gotowy. Ładnie wszystko zamieszamy. Cytrynka. Do każdej innej potrawy w Indiach jest dodawana cytryna czy lemonka. Ja dodam w tej chwili cytrynę. Do curry tym bardziej. Co ja lubię jeszcze do tej curry przyprawy dodawać? To jest europejska praktycznie mała rzecz. Ajwar to się nazywa, pochodzi to z Bałkanu. To jest taka pasta z papryki, z oberżyny, cebuli, także bardzo fajne różne warzywka są. Też można samemu w domu zrobić, jeżeli ktoś ma na ogródku super fajne warzywka. I dodaję zawsze do tego dwie łyżeczki. Po pierwsze, ten kolor będzie no taki piękny. Po drugie, tam też jest lekka kwasowość, lekka pikantność, też trochę słodkości jest od papryki i od cebuli, dlatego to podkreśla ten smak.
Jeżeli chcecie, możecie do tego dać również garniele, możecie użyć też do tego, tak jak ja na przykład w domu często używam zamiast mięsa, bo my często nie jemy mięsa. To jest indyjski ser, nazywa się panir. Bardzo łatwo jest do zrobienia, może kiedyś pokażę Państwu, jak się go robi. Po prostu mięso zastąpić tym serem. Ryż mamy już ugotowany. Zaserwujemy teraz ryż. Jak mówiłam, można to zrobić z ananasem, można to dorzucić mango, żeby było bardziej takie owocowe. Ja jeszcze zawsze troszeczkę na górę posypuję świeżą kolendrą. I do tego uwielbiam jeszcze, jak jest właśnie pomidor, który jest pokrojony troszeczkę w kostkę. Dobrze, że nożem nałożyłam, bo może ona będzie pokroiła pomidorkiem. Dziękuję Państwu i życzę smacznego. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.